Cześć, witam bardzo serdecznie na moim kanale Aktywny Senior i zapraszam dzisiaj na ćwiczenia rozciągające, na poranne rozciąganie. Będziemy te ćwiczenia wykonywać w pozycji stojącej, siedzącej i leżącej, więc dla wszystkich tych, którzy mają dobrą mobilność, te ćwiczenia będą idealne. Zapraszam, zaczynamy. Staniemy sobie na początku w rozkroku, stopy szerzej niż szerokość naszych barków i rozruszamy nasze barki. Powoli zakreślamy koła z naszych łokci. Także pilnujcie łokci na boki i ściągamy do tyłu, tak żeby pracowały mięśnie między naszymi łopatkami, aby rozciągały się mięśnie klatki piersiowej. Idealne ćwiczenie dla osób z okrągłymi plecami. Wdech i wydech. Osoby z lordozą, zwróćcie uwagę, żeby przy tym ruchu ramion do tyłu nie wypychać bioder, nie pogłębiać waszej lordozy. I jeszcze jeden raz. Świetnie, teraz unosimy lewe ramię, wdech i z wydechem skłon do prawej strony. Wdech, sylwetka wyprostowana. I wydech. Mocno ściągnięte mięśnie pośladków, tak aby nie było ruchu bioder, nie kołyszemy na boki. Ramię wyciągnięte, wyprostowane. Wdech i wydech. I jeszcze jeden raz. Zmieniamy stronę. Wdech, pozycja wyprostowana, wydech, skłon do boku. Mocno pracują mięśnie pośladków, ustabilizowane biodra. Ramię proste w łokciu. Wdech i wydech. Wdech i wydech. Jeszcze 3 powtórzenia. 3, 2, 1. Świetnie. Ramiona wyciągniemy przed sobą i z wdechem ściągamy barki, łopatki do tyłu, z wydechem dłonie razem. Wdech i wydech. Znowu rozciągamy mięśnie klatki piersiowej, poprawiamy mobilność naszych barków. Wzmacniamy górną część pleców. Głęboki wdech i wydech. I jeszcze 3 powtórzenia. 3, 2, 1. Świetnie. W dalszym ciągu możecie wykonywać ćwiczenia w pozycji stojącej. Ja już zmienię pozycję na siedzącą. Będzie to na podłodze. Wy możecie na krześle, co wam będzie wygodniej. Będziemy rozciągać mięśnie naszej szyi, karku i ramion. Więc siedząc, wyprostowani, jeżeli to krzesło, to nie używamy oparcia i na razie tylko ruszamy głową na boki bez unoszenia barków. Łączymy z oddechem. Wdech na jedną, wydech na drugą stronę. Pamiętajcie, żeby wykonywać to ćwiczenie delikatnie, nie na siłę. Wdech i wydech. I jeszcze po 2 razy na każdą stronę. Teraz będziemy obracać głowę w prawo, w lewo, starając się, aby broda była cały czas na tej samej wysokości. Wdech i wydech. Głęboki wdech Spokojny wydech. I jeszcze do nas wdech. I wydech. Świetnie. Teraz głowa do góry z wdechem. I z wydechem w dół. Ciągniemy brodę jak najbliżej mostka, na tyle, ile czujecie komfortowe rozciąganie w karku. Możecie też odczuwać rozciąganie pleców. Jeżeli mięśnie będą przykurczone, to przy tym ruchu głowy w dół mogą być odczuwalne mięśnie pleców. Głęboki wdech i powoli wydech. Jeżeli słyszycie jakieś chrupanie w karku, ale nie towarzyszył temu ból lub jakikolwiek dyskomfort, to jest to normalne. Nasze stawy zawsze tam wydają jakieś dźwięki. Ale gdyby pojawił się ból, no to to znaczy, że coś jest nie tak i należałoby to sprawdzić. Wdech i wydech. Może jeszcze jedno powtórzenie. Trzymamy głowę na dół i teraz będziemy lekko, powoli obracać głowę w lewo i w prawo. Takie półkole zakreślamy. Znowu dopasowując ruch do waszego oddechu, czyli wdech na jedną stronę, głowa do jednego barku i z wydechem do drugiego. Tu też możecie poczuć, że przy obróceniu głowy w lewo lub w prawo możecie odczuwać mięśnie w plecach po przeciwnej stronie. Będzie to oznaczało, że gdzieś są przykurcza i należy te ćwiczenia wykonywać regularnie, tak aby porozciągać wszystkie mięśnie, a dodatkowo proponuję ćwiczenia też na plecy. Dam link w opisie tego odcinka i na końcu. I jeszcze 2 razy. I teraz odwrotna pozycja, czyli głowę mamy skierowaną do góry i znowu zakreślamy półkole od jednego barku do drugiego. Kontrolując zakres ruchu i wykonując to ćwiczenie bardzo spokojnie, bardzo delikatnie. Wdech i wydech. Spróbujmy teraz cały ruch, czyli z wdechem głowa do góry, tu otwieramy drogi oddechowe i z wydechem broda blisko mostka. Możecie po jednym obrocie już zmieniać kierunek, tak żeby wam się nie zakręciło w głowie, żeby to było komfortowe, więc może być po jednym razie w lewo, w prawo albo po kilka, w zależności jak czujecie. Ważny jest oddech, tak żeby tu nie blokować sobie oddechu, czyli z wdechem patrzymy do góry, broda do góry i z wydechem opuszczamy głowę. Jeszcze 2 powtórzenia, kto może. Wdech, powoli wydech, ostatni raz wdech i powoli wydech. Świetnie. Możecie dalej siedzieć w pozycji wyprostowanej lub pochylić się do waszej prawej strony. Jestem waszym lustrem, więc albo dłoń, albo łokieć. I teraz próbujemy zakreślać koła lewym ramieniem. Pracują mięśnie barku, mięśnie ramienia. Rozciągamy cały bok, pracują mięśnie klatki piersiowej. Banalnie wyglądające ćwiczenie, ale jest genialne na takie porozciąganie wszystkich mięśni w naszym ciele. Wdech, kierujemy dłoń do przodu i do góry i z wydechem jak najbardziej do tyłu, ale tak, żeby nam się tutaj górna część ciała nie zmieniała pozycji. Wdech i wydech. Wykonanie takich ćwiczeń każdego dnia i będziecie się czuli zupełnie inaczej. I jeszcze 2 powtórzenia. Wdech i wydech. Ostatni raz. Zmieniamy stronę. To może być bardziej w pionie lub angażujemy więcej mięśni w naszej po prawej stronie przez to pochylenie do lewej. Wdech do przodu i do góry. Z wydechem do tyłu. Wdech i wydech. Jeszcze 3 powtórzenia. Kto może 3? 2, 1. Świetnie. Przejdziemy teraz do pozycji na czworaka. Dłonie na szerokość barków, kolana na szerokość bioder. Tak, żebyście nie ustawiali kolan razem. I będziemy teraz poprawiać zakres ruchu, mobilność naszego kręgosłupa, a przy okazji też rozciągać mięśnie pośladka i okolicy bioder. Co jest ważne, żeby nie wyginać kręgosłupa. Staramy się, żeby plecy w odcinku lędźwiowym były jak najbardziej płaskie, szczególnie osoby z lordozą. I głowa. Patrzcie tutaj w przestrzeń między waszymi dłońmi, tak aby szyja, kark, głowa były w linii z kręgosłupem. I znowu łączymy z oddechem. Wdech na jedną, wydech na drugą stronę. To jest taka bardzo spokojna sesja, wykonujemy tu powolne ruchy, więc jest idealna na początek dnia, na poranne rozciąganie, jak również na wieczór, żeby wszystko porozciągać i tak wyciszyć nasze ciało, bo dzisiaj są to ćwiczenia takie bardzo spokojne, więc nadają się i na początek, i na koniec dnia. Świetnie, teraz będziemy się kołysać do przodu i do tyłu. Wzmacniamy nasze nadgarstki, poprawiamy mobilność kręgosłupa, rozciągamy mięśnie odcinka lędźwiowego, pośladków. Wdech, ruch do przodu, wydech do tyłu. Wdech, tak żeby dłonie były na wysokości w linii z barkami i z wydechem. Schodzimy z biodrami, kto ma mocniej porozciągane mięśnie, to może nawet usiądzie na piętach, ale nie jest to konieczne. Wdech i wydech. Jeśli macie tu przykurczone mięśnie z przodu stopy, to palce mogą być podkurczone, ale starajcie się chociaż po kilka powtórzeń zrobić na każdą stopę. Wdech i wydech. Tak, żeby te mięśnie jednak porozciągać, żeby przywrócić mobilność w stopie i w kostce. I jeszcze po jednym razie wdech i wydech, wdech i wydech. Super. Następna pozycja to jest na prawym kolanie, czyli mamy lewą nogę do przodu. Lewa dłoń na kolanie, prawe ramię wyciągamy i z wdechem skręt do boku, łącznie z górną częścią ciała i wydech wracamy do pozycji wyjściowej. Na co tu zwróćcie uwagę? Aby dociskać tą lewą nogę, stopę do podłogi, aby utrzymać kolano cały czas w tej samej pozycji, żeby nie uciekało nam do środka. Wdech i wydech. Pokażę Wam to jeszcze z tej perspektywy. Wdech i wydech. Nasz kręgosłup uwielbia wszelkiego rodzaju skręty, skłony, wygięcia. Macie już nawet specjalny odcinek, gdzie koncentrujemy się właśnie na kręgosłupie, a dzisiaj takie ogólne rozciąganie na całe ciało. Jeszcze jeden raz wdech i wydech. Zmieniamy stronę. Prawa stopa do przodu, prawa dłoń na kolanie, wdech, skręt do boku i wydech. Wracamy do pozycji wyjściowej. Wdech i wydech. Sylwetka cały czas ładnie wyprostowana, nie ma tu żadnej kompensacji. Jeszcze 3 powtórzenia, kto może. 3, pilnując ustawienia przedniej nogi. 2 i 1. Super. Znowu na lewym kolanie. Prawa noga do przodu. Dłonie trzymamy z tyłu, więc już ściągamy mięśnie barków i łopatek do tyłu. Wdech. Pozycja wyprostowana i z wydechem skłon do przodu. Tylko starajcie się jak najbardziej wyciągać kręgosłup, a nie robić od razu skłon. Czyli tak jakbyście chcieli klatką piersiową dosięgnąć jeszcze przed Wasze kolano. Próbujemy się tak wyciągnąć, zanim wykonamy skłon do przodu. Wdech, pozycja wyprostowana i wydech, skłon do przodu. Tu znowu pięknie nam lędźwie pracują, rozciągamy mięśnie klatki piersiowej, ramion. Tu pracuje też biodro, pośladek, rozciągamy wewnętrzną część uda, więc mnóstwo mięśni tu jest zaangażowanych do tej pozycji. Wdech i wydech. Pilnujcie, aby nie ciągnąć głowy w dół. Jeszcze 2 powtórzenia, kto może. Wdech i wydech. Ostatnie. Zmieniamy stronę. Ta sama zasada. Kręgosłup. Wyciągamy jak najdalej do przodu i skłon. Wdech, pozycja wyprostowana i powoli wydech. Im bardziej skłon do przodu, tym mocniej ściągajcie mięśnie między łopatkami. Ściągajcie barki do tyłu. Wdech i wydech. Jeszcze 2 powtórzenia. Super. Prawa noga do boku, prosta w kolanie, więc jeżeli poczujecie, że wypychacie biodra do tyłu, to tą nogę ustawcie troszkę bardziej do przodu, czyli nie w linii z kolanem. Ci, którzy mają mocniej rozciągnięte mięśnie, dobrą mobilność w biodrach, to środek naszego łuku będzie prawie na linii z kolanem. Także ściągnięte pośladki. Unosimy lewe ramię, wdech i z wydechem skłon do boku. Rozluźniamy prawy bark, rozluźniamy prawe ramię. Wdech i wydech. Lewe ramię wyprostowane. Możecie unieść bark i opuścić. Wdech i wydech. Jeszcze 3 powtórzenia. 3. 2. 1. Zmienimy stronę. Ta sama zasada. Jeśli kolano jest ugięte lub przechylacie się do przodu, to mięśnie w zgięciu biodrowym nie są gotowe, więc zaadoptujcie tę pozycję do siebie. A osoby bardziej rozciągnięte, pośladki ściągnięte, biodra wypchnięte do przodu i śródstopie w linii z kolanem prawie. Wdech i wydech. Rozciągamy pięknie nasz prawy bok, rozluźniamy lewą stronę. Podstawowa zasada. Jedna jest rozciągana, a tu przeciwny bark, przeciwne ramię odpoczywa. Wdech i wydech. Jeszcze 3 powtórzenia. 3, 2, 1. Świetnie. Zmienimy teraz pozycję w leżeniu na plecach. Krzyżujemy nogi. Mogą być dłonie lub, jeżeli dosięgacie, to przedramiona zaplecione i kołyszemy się na boki. To jest chyba najlepsze i najprzyjemniejsze ćwiczenie na rozciągnięcie mięśni odcinka lędźwiowego, rozluźnienie okolicy barków, szyi i ramion. Ale przy tym kołysaniu się na boki, kiedy wracacie do pozycji wyjściowej, to angażujemy bardzo fajnie boczne mięśnie brzucha. I znowu łączymy oddechem. Wdech na jedną, wydech, kołyszymy się na drugą stronę. Pamiętajcie, żeby głowa, kark, szyja, barki były na podłodze. Rozciągamy dolną część ciała, górna odpoczywa. Świetnie, teraz ustawimy stopy płasko na szerokość naszych bioder. Z wdechem unosimy wysoko ramiona, tak żebyśmy poczuli, że rozciągają się mięśnie klatki piersiowej i żeber. I z wydechem opuszczamy i kładziemy wzdłuż ciała. Z wdechem unosimy klatkę piersiową, tak żeby tu wygiąć kręgosłup w odcinku lędźwiowym, ale przy wydechu na tyle, ile możecie, dociskamy odcinek lędźwiowy do podłogi. Znowu tu pracujemy nad mobilnością kręgosłupa w dolnej części pleców. Oczywiście osoby z powiększoną lordozą, z pogłębioną lordozą nie będą w stanie tego odcinka lędźwiowego całkiem przyciągnąć do podłogi, ale próbujemy na tyle, ile dajecie radę, tak żeby rozciągać dolną część pleców. To jest bardzo dobre ćwiczenie dla Was. Wdech. Tylko musicie się przy wydechu bardzo skupić, żeby był ruch bioder. Tak, aby te plecy były bardziej płaskie. Jeszcze 3 powtórzenia. Wdech i wydech. Świetnie. Ostatnie 2. Wdech i wydech. Ostatni raz. Teraz mamy ramiona wzdłuż ciała, możecie sobie nawet trzymać pięści i nogi. Kołyszemy na prawo, na lewo, w zależności jak górna część ciała reaguje. Czy przy ruchu nóg i bioder w prawą stronę unosicie lewy bark, to wtedy opieramy udo na naszej pięści. Jeżeli nie, to możemy trzymać dłonie płasko. Dopóki górna część pleców jest nieruchoma, to ramiona możecie jeszcze bardziej odsunąć, tak żeby już zostawić miejsce na biodro i udo do samej podłogi. Spokojny oddech, wdech i wydech. Świetnie. Łapiemy za lewe kolano, dociągamy do klatki piersiowej, ale górna część ciała, barki, głowa, kark rozluźnione. Unosimy prawą nogę, ona jest ugięta na tyle, ile możecie i z wydechem próbujemy tę nogę wyprostować na tyle, ile dajecie radę. Wdech i wydech, czyli rozciągamy mięśnie łydki, mięśnie uda, mięśnie pośladka i odcinka lędźwiowego. Wdech i wydech. Jeżeli ktoś z Was ma nogę całkowicie wyprostowaną, to dodatkowo, aby pogłębić rozciąganie, możecie wypychać piętę do góry. Ale tylko jeżeli noga już jest całkowicie wyprostowana. Jeżeli jest dalej ugięta, no to trzymamy tą stopę z palcami bardziej do góry. Wdech, ugięte kolano, wydech. Staramy się wyprostować na nogę na miarę własnych możliwości. Jeszcze jeden raz, wdech i wydech. Zmieniamy stronę. Wdech, wydech. Prostujemy nogę. Ta sama zasada. Jeżeli jest całkowicie wyprostowana, nie czujecie rozciągania, to zmiana pozycji stopy spowoduje, że te mięśnie będziemy rozciągać jeszcze bardziej. Wdech i wydech. Jeszcze 3 powtórzenia, kto może. 3, 2. Ostatni raz. 1. Świetnie, jeszcze jedno ćwiczenie. Lewa noga jest wyprostowana, chyba że wyginacie kręgosłup. Jeżeli czujecie, że rozciągają się rozciągacie dolną część żeber, unosicie klatkę piersiową i tu jest duże wygięcie kręgosłupa, to wtedy noga niech będzie ugięta w kolanie. Dopóki te plecy są płasko, to noga może być wyprostowana. I teraz przeciwna dłoń na przeciwnym kolanie. Jeżeli to jest tak jak ja, prawa, lewa dłoń, prawe kolano i prawe ramię wyciągnięte do boku. Teraz obserwujecie prawy bark, dopóki jest na podłodze, to możecie dociągać kolano do lewej strony. Jeżeli zacznie się unosić, to zatrzymujemy ruch. Nie chcemy tu żadnej kompensacji. I trzymamy. Możecie patrzeć do góry, możecie patrzeć w prawą stronę, tak że będą jeszcze pracowały mięśnie szyi, mięśnie karku. Jak Wam tam wygodniej. Spokojny oddech. Bardzo przyjemne ćwiczenie, znowu na odcinek lędźwiowy. Jeżeli na przykład pracujecie w ogrodzie czy na działce, to to ćwiczenie jest doskonałe. Skrzyżowanymi nogami kołysanie na plecach, a to drugie ćwiczenie też jest doskonałe. Jeżeli jest dużo osób, które pracują w ogrodzie czy na działce, dajcie znać, mogę przygotować taki specjalny odcinek dla Was po pracach ogrodniczych, żeby te plecy porozciągać, bo no, te prace w ogrodzie nie są dobre dla naszego kręgosłupa, dla naszych pleców, szczególnie odcinek lędźwiowy. I zmieniamy stronę. Znowu, jeżeli prostujemy nogę i następuje kompensacja przez zmianę ustawienia bioder, to noga jest lekko ugięta w kolanie. I znowu przeciwna dłoń, przeciwne kolano. Ciągniemy tylko do momentu, kiedy przeciwny bark nie unosi się. Jeżeli się unosi, to jest to kompensacja. Tu już nie ma większego zakresu ruchu. Mięśnie blokują i tu ciało już używa tylko równowagi. A te osoby, które już u mnie długo na kanale, to już o tym wiedzą doskonale. Takie tylko dla Was przypomnienie. Spokojny oddech i znowu patrzymy do góry lub w stronę naszego lewego ramienia. Wdech i wydech. Świetnie. Stopę polską, powoli na jeden bok, do pozycji na czworaka. I wstajemy. I znowu nasze barki. Mam nadzieję, że czujecie różnicę, że tu już mięśnie się rozluźniły. Jest większy zakres w stawach barkowych. I jeszcze teraz lewe ramię wyprostowane i do boku. Jak te mięśnie boczne teraz pracują. Wdech i wydech. Czy czujecie, że zakres ruchu jest większy? Wykonujecie ten skłon do boku. Tak samo, czy troszkę większy zakres ruchu jest? Wdech i wydech. I zmieniamy stronę. Wdech, pozycja wyprostowana, wydech do boku. Jeszcze dwa powtórzenia. Świetnie, dziękuję Wam bardzo. Dziękuję bardzo za dzisiejsze ćwiczenia. Czekam na Wasze kciuki, czekam na Wasze komentarze. Są dla mnie naprawdę nieocenioną wiedzą na Wasz temat, na temat tego, na jakim jesteście poziomie, czy ćwiczenia są dla Was łatwe, trudne, bo tylko wtedy mogę te ćwiczenia bardziej do Was dopasować, bo kanał jest dla Was. Dziękuję wszystkim tym, którzy dołączyli do programu. Wspieram Aktywny Senior i korzystają też z płatnych podziękowań, bo dzięki Wam mogę się koncentrować na tej pracy na YouTubie i jest to też cenna wskazówka dla algorytmu, że treści uważacie za wartościowe. Także bierzecie naprawdę bardzo aktywnie udział w promowaniu i rozwijaniu mojego kanału, za co Wam bardzo, bardzo dziękuję. Życzę Wam wszystkim miłej niedzieli, miłego tygodnia i do zobaczenia w kolejnym odcinku.